Witam Was wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć taką historię do łóżka, żebyście po prostu zapamiętali tą historię i wzięli sobie tą historię do serca. Będzie to taki materiał, gdzie dam Wam radę, jak nie zostać Polakiem, cebulakiem za granicą. A więc opowiem Wam bardzo ciekawą historię. Słuchajcie tego bardzo uważnie i przede wszystkim, bo samo słuchanie tutaj nic nie da, trzeba przede wszystkim wyciągnąć z tej historii wnioski. A więc słuchajcie bardzo dokładnie mojej historii. Zaczynam. Jest godzina około 16. Mi się wydaje, że to była 16. Jest tu ze mną moja żonka. Będzie mi przypominać, jak nie będę czegoś dobrze pamiętał. To była 16 godzina, żono? No, 16, czyli z pracy. Żonka mówi, że 16 godzina, jak wróciłem z pracy. Pisze do mnie na prywatnego mojego Facebooka mój kolega z Polski. Ja oczywiście już tutaj byłem w Anglii i to było chyba rok temu. Rok czasu? To było rok temu. Tak, rok czasu temu, może troszeczkę więcej, żonka mówi. No i już powiem szczerze, że po pracy czasami lubię sobie poleżeć. Położyłem się w łóżku, żeby po prostu sobie odpocząć. No ale przychodzi wiadomość na prywatny Facebook. Ja na prywatny Facebook zawsze odpowiadam na wiadomości, ponieważ wiem, że albo to jest żona, albo to jest córka, albo jest to ktoś z bliskiej rodziny, bądź jest to jakiś znajomy, których po prostu tam na tamtym Facebooku prywatnych nie mam za dużo, na tym Facebooku takim, który używam do YouTube'a, który jest przypisany do YouTube'a, tam jest chyba około 5 tysięcy, chyba maksymalnie tam może być 5 tysięcy. Ale do czego dążę? Dostaję tą wiadomość, patrzę, kto tą wiadomość do mnie napisał. Tą wiadomość napisał do mnie mój kolega z Polski. Treść tej wiadomości jest taka: Patryk, czy mógłbyś do mnie zadzwonić, bo mam problemy, i czy mógłbyś do mnie zadzwonić? Tam numer telefonu ten kolega podał w tej wiadomości. No więc ja, nie myśląc ani chwili, dzwonię na ten numer, odbiera ten mój kolega i mówi do mnie: Patryk, mamy problemy, przyjechałem tutaj do Anglii z moim drugim koleżkiem i mamy problem, bo gość nas oszukał, gość nam załatwił pracę. Kobe Birmingham gdzieś bodajże, żona, to było Kobe Birmingham? Ja pamiętam. Żonka już też. No gdzieś czy żona mówi, czy gdzieś tam koło Londynu załatwił im pracę i ich oszukał po prostu. Ktoś wziął pieniążki za to, jakiś Polak oczywiście, rodak, wziął pieniążki za to i ich oszukał. Takie moje pytanie teraz już się od razu nasuwa. Jak można być takim cebulakiem, żeby oszukać własnego rodaka na pieniądze? Na pewno to nie były takie duże pieniądze. Duże pieniądze w sumie w Anglii tutaj, jeżeli mu płacili w polskich pieniądzach, to na pewno w Anglii to nie były duże pieniądze. Ale sama ta sprawa, że rodak oszukał drugiego rodaka. No ale ten kolega prosi mnie o pomoc. Ja za bardzo, powiem Wam szczerze, że nie miałem czasu akurat w tamtym momencie, ale żona mówi, razem w sumie z żoną zdecydowaliśmy, że mu pomożemy. No, odpowiadam mu, że mu pomogę, żeby się kierował w stronę Leeds, żeby się kierował później, żeby z Leeds się kierował w stronę Wakefield. To są takie większe miasta. Leeds to jest bardzo duże miasto, a Wakefield to jest już takie trochę mniejsze miasto, myślę, że około 80 tysięcy może mieszkańców. No i mówię, pomogę mu, ale jeszcze nie wiedziałem jak. Gość nie ma kasy, wyczyszczeni z kasy, bo ich było dwóch. A więc nie mieli pieniążków tu po prostu na nic. Oni chyba już później pociągiem to na gapę jechali tutaj, a więc bez biletów. No ale to była godzina już chyba 16, także ja nie mogłem im pomóc już w tym dniu, dlatego w sumie nawet przejazd tym pociągiem im zajął troszeczkę, także powiedziałem, że na następny dzień ja podjadę po nich do Wakefield. Jeżeli już będą w Wakefield, to żeby dali mi znać, bo ja pracowałem wtedy chyba na rano miałem. Także na następny dzień miałem po 14 podjechać do Wakefield i z nimi porozmawiać na ten temat, jak mogę im pomóc. Oczywiście kwestia tu, żebym ich wziął do siebie do domu, nie wchodziła w grę, ponieważ ja mam dom trzypokojowy, mam córkę, żonę, także no nie wchodziła kwestia nawet taka w grę, żeby
ich wziąć. Jeszcze chyba mojej żony mama była, to znaczy moja teściowa, pozdrawiam, bardzo miła kobieta. I co dalej? Żonka tutaj się śmieje, ale tak, pozdrawiam teściowo. Ale wracając do tego tematu, goście przyjechali do Wakefield, ja na następny dzień pojechałem po nich samochodem, no i zastanowiłem się, jak im pomóc. Załatwiłem chłopakom pracę, w sumie w agencji, no przez agencję, wiadomo, że tutaj jak zaczynasz w Anglii, to na samym początku pracujesz przez agencję. Tam się udałem do tej agencji pracy, ja wiedziałem, gdzie są agencje pracy, mniej więcej w Wakefield. Udałem się do takiej agencji, która nazywa się JARC i załatwiłem chłopakom pracę. Ta kobieta na samym początku się pytała, czy ja nie szukam pracy, z tego względu, że ja już operowałem, ja już dosyć operuję dobrym angielskim, także po tylu latach, co ja tutaj jestem w Anglii, także kobieta chciała mnie do pracy przyjąć. Ja mówię, że tutaj ja nie szukam za bardzo pracy, ani moja żona, tylko szukają tutaj koledzy pracy. No ale kobieta się zgodziła, mimo tego, że oni nie za bardzo tutaj operowali językiem angielskim. Kobieta się zgodziła, żeby ich wziąć, żeby ich zatrudnić. Zatrudniła ich w dosyć ciężkiej pracy, ale samo to, że już praca była załatwiona na następny dzień. Największym problemem się tutaj okazało załatwienie noclegu, z tego względu, że oni nie mieli nic pieniążków. No i z żoną sobie pomyśleliśmy, ustaliliśmy razem, bo w sumie ja uznaję zasadę, że mąż i żona to jedno ciało. I ustaliliśmy z żoną, że pożyczymy im 150 funtów. Te 150 funtów mieli chyba oddać po tygodniu. Jak zarobią w tamtej pracy, to mieli mi oddać te 150 funtów. Poprosiłem żonkę, żeby poszła do bankomatu i wybrała 150 funtów z konta. Daliśmy im te 150 funtów. Trzeba pamiętać też o tym, że to był mój dosyć dobry kolega z Polski, znaczy dobry kolega z tej samej miejscowości, także dosyć dobrze go znałem, ale to nie był taki mój przyjaciel, z którym można konie kraść, powiedzmy, ale to był gość, którego znałem, a potrzebował pomocy i tylko w sumie mnie znalazł, jeżeli chodzi, to chyba ja byłem jego ostatnią deską ratunku, jak to się mówi. No wyobraźcie sobie, jedziesz sam do obcego kraju i w sumie tak naprawdę nie znasz języka za dobrze, zostajesz oszukany, nie masz gdzie spać, a więc no, sytuacja bardzo nieprzyjemna. Jak ktoś z nas by się znalazł w takiej sytuacji, to na 100% byśmy po prostu byli co najmniej przestraszeni. Także na pewno sytuacja bardzo, bardzo nieprzyjemna. No i opowiadam wam, co dalej się stało. I mówię, jak znaleźć chłopakom jakiś nocleg. No, z dnia na dzień to jest dosyć ciężko tutaj w Anglii znaleźć jakikolwiek nocleg. Ale pomyślałem, że pójdę do polskiego sklepu. Tutaj są polskie sklepy w Wakefield, w tym mieście. I słucham, co mówisz, żonko? Tak, i na polskim, żonka mi to podpowiada, że na polskim sklepie była na szybie wywieszka. Tam wywieszki są, ogłoszenia takie na drzwiach po polsku, kto wynajmuje pokój, kto szuka pokoju, bądź takie jakieś ogłoszenia odnośnie sprzedaży, jeżeli ktoś chce coś sprzedać. I co zrobiłem? Przedzwoniłem do kobiety, ta kobieta to była Polka, i zapytałem, czy można wynająć pokój, bo tam był pokój do wynajęcia. 40 funtów bodajże, tak, ten pokój kosztował? Nie pamiętam. Żona nie pamięta, ale gdzieś około 40 funtów. No i jak dałem chłopakom te 150 funtów, to już mieli na ten nocleg, a najważniejsze z tego wszystkiego, że na następny dzień już mieli iść do pracy. To było na tydzień, tak? 40 funtów to było chyba na tydzień, czy to była dniówka? Już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że było 40 funtów, nie chciałbym was okłamać teraz. No ale mniejsza o to. Ten pokój to był dosyć duża nora, bo ja pamiętam, że ja tam z żoną poszedłem, udaliśmy się tam w tamto miejsce, to z chłopakami, żeby tam oni jakoś się raźniej czuli, to ja tam z nimi się udałem w tamto miejsce. Powiem wam szczerze, że to była niezła nora, ale no, oni się tam przenocowali, bo to było tak jakby w piwnicy się schodziło na dół i tam wyglądało jak z tej gry Resident Evil. Także naprawdę nieprzyjemny ten pokój, nieprzyjemnie ten pokój wyglądał. Pamiętam, że to jakieś kartony chyba na szafie stały jeszcze. Z tego co pamiętam, stara szafa, tylko to było w pokoju i dwie takie kozetki małe do spania, jak w więzieniu. Jak... No bez przesady. Żona mówi bez przesady, ale to nie wyglądało za ciekawie. Ja bym się kimła.
Jeszcze pamiętam, że jakiś gość tam z odkurzaczem w patio odkurzał w tym momencie, jak my żeśmy tam przybyli. No ale dążąc... Kuchnia, tak, żona mówi, że kuchnia jedynie była dobra, ale taka wspólna też, bo tam trochę tych ludzi mieszkało. To podejrzewam, że to ktoś podnajmował dom, a więc brał dom od właściciela i podnajmował pokoje, tak często tutaj Polacy robią. Opowiem wam też później historię, jak Polak oszukał tutaj, podnajmował domy, pokoje i jak okłamał, jak oszukał Polaków, to następny cebulak, ale to w innym materiale. Ale tak dobiegam puenty. Próbuję dążyć do puenty tego materiału i jakim trzeba być cebulakiem, żeby okłamać własnych rodaków, żeby oszukać własnych rodaków za jakieś grosze, bo przecież to nie były setki funtów, tylko to prawdopodobnie tysiące funtów, tylko to podobnie były jakieś grosze, więc jakim trzeba być cebulakiem, żeby oszukać własnego rodaka. Przecież tak naprawdę taki człowiek ci ufa, ty mówisz, że mu załatwisz pracę. No i taki człowiek ci ufa, przyjeżdża tutaj do Anglii z nadzieją, że znajdzie pracę, pełen nadziei, a jakiś cebulak go po prostu oszuka. Jedzie w strachu. Właśnie, jedzie w strachu, no bo przecież to też jedziesz w nieznane miejsce, to jedziesz w strachu i jeszcze cebulak cię oszuka, bo Testowiron bardzo dobrze się wypowiadał o takich Polakach, no idealnie się wypowiadał. Ale chciałbym wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że w narodzie polskim jest taka jakaś właśnie głupia mentalność, że jeden drugiego okrada. Ja nie spotkałem się, żeby tutaj tak Anglik Anglika okradał, albo nie widziałem, żeby Niemiec Niemca tak okradał, ale w Polsce to jest jednak taka chyba mentalność, że my lubimy się nawzajem okradać i oszukiwać. No ale dążąc, wracając jeszcze do tego tematu, to chłopaki mi oddali te pieniążki po tygodniu czasu tam. Żonka pojechała do Wakefield, ja w sumie nie miałem czasu i oddali te pieniążki, podziękowali bardzo i powiem wam, że pracowali, no później tą pracę zmienili na lżejszą, bo ta praca była ciężka, więc jak trochę się dorobili, to zmienili tą pracę na lepszą, wynajęli lepsze mieszkanie, także ja powiem wam szczerze, że ja się bardzo dobrze z tym czułem, że jak pomogłem chłopakom, to ja się z tym czułem niesamowicie i tak sobie pomyślałem, zobaczcie jakie przeciwieństwo, ja się czułem z tym super, jak się czuł ten gość, który ich oszukał? Jak on musiał się czuć? Jeżeli gość nie ma nie miał żadnych wyrzutów sumienia, że okłamał własnego rodaka, no to prawdopodobnie to jest zwykły cebulak i naprawdę, tak naprawdę takiego człowieka nigdy by mi nie było szkoda, jakby coś się złego działo takiemu człowiekowi. I tym chciałbym zakończyć ten materiał taką puentą, żeby nie być cebulakiem, mimo tego, że jedziesz do innego państwa i się dorobiłeś troszeczkę, to bądź dobrym człowiekiem, bądź dobrym Polakiem. Tym samym możesz naprawdę bardzo dobrą opinię przynosić naszym rodakom. Także jeżeli chodzi o Polskę, no całej Polsce możesz przynosić dobrą opinię, dobre imię. I tym właśnie chciałbym zakończyć, żeby nie być w żadnym wypadku cebulakiem, tylko być dobrym, przykładnym Polakiem.